Bardzo dziękuję. Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy Delulu są wśród nas, to wydaje mi się, że wystarczy spojrzeć na urządzenia, którymi zostałam tutaj skrupulatnie przez serwis medialny obłożona, żeby odpowiedź na to pytanie już była wiadoma, tak, że są, i ja myślę, że ja też do tej kategorii się zaliczam. To jest taka sytuacja typu trochę absurdalnego, dość często w nauce, kiedy osoby, które nie są już w danej grupie pokoleniowej, o tej grupie pokoleniowej mówią. To ma minusy, bo no dobrze by było, żeby o języku młodzieży mówiły osoby młode, ale plusem jest to, że pozostawanie poza tą kategorią wiekową sprawia, że patrzy się na to trochę inaczej. To może bardziej obiektywnie, tak jak wypadałoby to w nauce robić. I teraz myślę, że no wielu z Państwa, tak jak jesteście w tej sali, zetknęło się może z takim określeniem albo nawet wygłaszało takie określenie, jeśli jest już w pewnej kategorii wiekowej innej niż młodość, że młodzi są coraz gorsi. To chciałam pokazać, że narzekanie na to, że młodzi są coraz gorsi, nie jest niczym właśnie młodym. Według niektórych teorii już na egipskich piramidach wśród inskrypcji znajdują się wyrzekania na temat tego, że kiedyś młodzież była lepsza i teraz jest gorzej. Jak Państwo tutaj widzą, jeden z klasyków filozofii, czyli Platon, stwierdził, bo młody człowiek nie potrafi ocenić, co jest przenośnią, a co nie, a co w tym wieku weźmie w siebie jako pogląd, to się lubi przyczepiać tak, że później ani tego nie zmyjesz, ani nie przestawisz. To też ma odbicie w przysłowiach, czyli na przykład czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość stwardnieje. Sugerowałoby to, że nie zmieniamy się przez całe życie, co nie jest prawdą, ale o tym też chciałabym jeszcze za chwilę opowiedzieć. Amerykańscy naukowcy, którzy, jak wszyscy wiedzą, badają właściwie wszystko, również zbadali, jakie są przyczyny narzekania na ludzi młodych. I też uznano, że jedną z przyczyn jest to, że jest się już samemu osobą starą. I wtedy zaczyna się narzekać na młodych, ale badania te miały też ciekawsze wnioski, czyli kiedy zastosowano taki bardzo prosty trik i poproszono o ocenę różnych cech w odniesieniu do osób młodych i siebie samych, to okazało się, że zwykle ocenia siebie samych dużo lepiej. I im lepiej o sobie się myśli, tym gorzej się myśli o innych grupach pokoleniowych. I jakie było tego uzasadnienie? Po pierwsze, że koloryzujemy przeszłość. I wydaje nam się, że byliśmy w czymś lepsi niż byliśmy tak naprawdę. A po drugie, ocenia się to z współczesnego punktu widzenia. Ja pracuję na uczelni długo. I bardzo długo też mam różne wystąpienia publiczne, ale skłamałabym mówiąc, że przed żadnym nigdy się nie denerwuję. I myślę, że jeśli ktoś ma kłopot z tym, że no to jest trudne, tak wyjść, stanąć przed całą salą, tak jak ja w tej chwili przed Państwem, no jestem na takiej pozycji opozycyjnej, że ja jestem jedna, was jest wielu i dalej to jest dla mnie trudne, mimo tego, że robię to bardzo długo i bardzo to lubię, bo to jest jedna z lepszych, moim zdaniem, roli życiowych, być nauczycielem, nie ze względu na to, że ja będę tutaj prawić, że wiem, nie wiem, wszystko, wiem lepiej i w ogóle będę Państwa pouczać tak, jakbym no była, nie wiem, istotą omnipotentną, tylko właśnie dlatego, że ma się kontakt z innymi. Bo dla mnie praca nauczyciela jest spotkaniem i bardzo cieszy mnie wasza tutaj obecność, bo to jest spotkanie. Ale oceniam to tak, jak wspomniałam, ze współczesnego punktu widzenia i gdyby ktokolwiek z was, jeszcze ktoś bardzo młody, miał w tej chwili mnie zastąpić, to być może jeśli macie bardzo ekstrawertyczną osobowość, to byłoby to dla was wspaniałe doznanie, ale mogłoby być to też doznanie traumatyczne. Więc niedobrze jest oceniać ludzi właśnie z punktu widzenia tylko swojego, tak? I to też wykazano, że stąd to założenie, że ludzie młodzi są coraz gorsi, oni po prostu są na innym etapie życia, tak? I tak powinni być oceniani. I teraz czasami się mówi o pajdokracji. To polega na tym, że dziecko w ogóle jest w centrum świata, co też nie zawsze się zgadza, ale też nie zawsze było tak w historii. I tutaj, tak jak widać na pierwszym cytacie, po wyjściu z izb kobiecych, gdzie się dziecka nie traktuje poważnie, zostaje ono wrzucone w znój pracy na roli albo nauki rzemiosła rycerskiego. Czyli bardzo młoda istota musi zacząć wykonywać już obowiązki osoby dorosłej i tak jest traktowana jako taki mały dorosły.
I zobaczcie Państwo, że bardzo późno, bo dopiero w XVII wieku zaczęto dostrzegać te ogromne różnice pomiędzy dziećmi i młodzieżą a ludźmi dorosłymi. I dopiero w XX wieku, bardzo niedawno, zaczęto pochylać się nad osobami bardzo młodymi ze szczególną czułością, powiedziałabym, i to jest pozytywne. Bo kiedy spojrzymy choćby na obrazy, tak, to w średniowiecznej sztuce dzieci rysowano jako małych dorosłych. To były po prostu osoby rysowane jako nieco mniejsze, ale z zachowaniem takich samych proporcji. Tutaj widzą Państwo obraz pokazujący lekcje w szkole, więc po lewej stronie są nauczyciele, po prawej stronie są uczniowie. Ale kiedy spojrzymy na przykład na ten obraz, to zwróćcie Państwo uwagę na to, że dzieciątko Jezus nie dość, że ma proporcje sylwetki typowe dla osoby dorosłej, czyli głowa zajmuje 1/8 mniej więcej powierzchni ciała, to jeszcze na dodatek jest umięśnione, po prostu jakby świeżo opuściło siłownię, tak? Co raczej nie jest typowe dla niemowlaków. No, dziecko było traktowane i pokazywane jako mały dorosły, a teraz następuje trochę inna tendencja. To przykład kampanii promocyjnej Małopolski, w której ojciec Leon Knabit w czasie kampanii 86-latek pokazuje, że nie trzeba być bardzo młodym fizycznie, żeby być młodym duchowo. Tak? Młodość to stan ducha i o ile wcześniej oczekiwano, że dzieci szybko staną się jak dorośli, to teraz zakłada się, że dorosłym przystoi niekiedy zachowywać się jak dziecko, choćby ciesząc się życiem. Jest nawet takie określenie kidalt, czyli dziecko dorosły. Tak? I w sensie prawnym młodzież to jest ktoś pomiędzy 11 a 19 rokiem życia. W sensie odczuwania osobistego, no to jest wiele takich określeń, że nie wiem, 30 to nowa 20, 40 to nowa 30 i tak dalej, więc chcielibyśmy bardzo przesuwać te granice młodości, ale chciałam Państwu też pokazać tutaj, jak język wpływa na postrzeganie określonego zjawiska. Że te osoby, które chcą się zachowywać jak ludzie młodzi i wyglądać jak ludzie młodzi, mogą być określeni pozytywnie jako właśnie młodzi duchem, wiecznie młodzi, albo negatywnie, jako duże dzieci, albo określenie stare, ale niekiedy występujące, że na przykład ktoś, kto stara się wyglądać młodziej niż jest, to może być określony takim mianem dzidzia piernik. Więc tutaj bardzo widać też, jak język jest jednocześnie zbiorem różnego rodzaju etykietek. I możemy się mamić jako osoby starsze, że jesteśmy bardzo podobni do ludzi młodych, jeśli się tak czujemy, ale widać to choćby w tym memie, jak inaczej jest traktowany telefon. No, trudno mi tu przeprowadzać badania ankietowe, ale myślę, że w zależności od wieku osób obecnych na sali, to można by było ustalić taką proporcję, kiedy telefon częściej służy do dzwonienia, a jednak kiedy jest podstawą wymiany głównie wiadomości tekstowych. I występuje tu ciekawe zjawisko, to znaczy coś na kształt polowania, ponieważ bardzo młode osoby, tak jak większość z Państwa na tej sali, chciałyby mieć własne miejsca, w których komunikują się własnym językiem. I co się dzieje? W tych miejscach pojawiają się rodzice, a nie daj Boże dziadkowie. Więc łatwo to prześledzić na tym, jak zyskują i tracą popularność serwisy społecznościowe, które w momencie, kiedy na przykład pojawia się propozycja dodania ze grona znajomych ze strony rodziców albo innych starszych osób, no to przestaje to już być miejsce atrakcyjne dla osób młodych. A osoby starsze jednocześnie bardzo chciałyby być w tych relacjach, więc przenoszą się również na ten serwis, w którym są już obecni młodzi ludzie. Więc mamy do czynienia właściwie z bezustanną ucieczką i bezustanną pogonią. I co się dzieje, kiedy ktoś bardzo chce pokazać, jaki jest młodzieżowy, to według mnie celnie też wykpiwa ten mem, bo mam wrażenie, że chyba Państwo nie oczekują, że no nie wiem, wasi rodzice, wasi wujkowie, wasi dziadkowie no będą się komunikować z wami w taki sposób, jak postać przedstawiona po prawej stronie i zadawać tego typu pytania takim językiem. I teraz, ponieważ są to środy z nauką, więc elementem nauki jest wprowadzenie różnego rodzaju typologii. I chciałabym
pokrótce omówić cechy języka młodzieży. Tak? Czyli to jest coś bardzo zmiennego. I tak jak szybko zmienia się poszczególne media społecznościowe, to tak szybko zmieniają się słowa. I ja, przygotowując się do tego wykładu, śledziłam najnowsze trendy w różnego rodzaju głównie internetowych zbiorach słów, ale jestem pewna, że to, co ja przygotowałam, z pewnego punktu widzenia to są już archaizmy. I być może dawno się już tego nie używa przez osoby w wieku młodym, dlatego że dostrzegły to już osoby w wieku starszym. I co jest też ważne, że ten język jednocześnie uwiecznia to, co jest istotne. Czasami się mówi, że to jest język przeciwko komuś. Że to jest taki odpowiednik tajnego języka, tak jak jest gwara więzienna, po to, żeby kogoś z tego grona wykluczyć. Ale bliższy jest mi pogląd, że to jest język za kimś. Że to jest popieranie grup porozumiewających się w określony sposób i nie ma to charakteru świadomie wykluczającego. To jest raczej przeciwne. I bardzo dużym wątkiem jest właśnie wspólnotowość, że kiedy potrafimy się komunikować w ten sam sposób, to jednocześnie wzmacniamy swoje więzi. I dlaczego dałam tutaj, być może ktoś oglądał tę wersję Spidermana, tam są multiversa. Jest ileś osób prezentujących tego samego bohatera, ale w zupełnie innych światach. I tak też rozumiem niszowość, że tak naprawdę w gronie tutejszym myślę, że bardzo wiele osób żyje w takich mikrogrupkach. Czasami używa się takiego deprecjonującego określenia, że żyjemy w bańkach społecznych. Mnie bliższa jest komunikacja pozytywna i myślę, że żyjemy po prostu w mikrowspólnotach, które łączą na przykład, no nie wiem, ja mogę być w mikrowspólnocie, tak jak Daria, zapowiadając moje wystąpienie, powiedziała, że interesuje się kulturą popularną. W mikrowspólnocie ludzi, którzy też się interesują kulturą popularną, ale mogę być też w mikrowspólnocie pracowników UWM i w iluś innych mikrowspólnotach. I tak samo dzieje się w przypadku młodzieży, języka młodzieży, że też można przynależeć jednocześnie do wielu grup i takie grupy też tworzyć. Nie ma czegoś takiego, że wszyscy, tak jak było kiedyś, że na przykład wypadało czytać Stachurę. I jak byłam w szkole średniej, to cała moja klasa czytała Stachurę i nie było osoby, która nie czytała Stachury. Teraz to jest o wiele bardziej zróżnicowane i powiedziałabym właśnie niszowe, ale trochę też plemienne. I jakie funkcje pełni język młodzieży? Na pewno, co było widać choćby na tym memie, wyodrębnia określoną grupę społeczną ze względu właśnie na główne kryterium, czyli wiek. I tę grupę też umacnia, integruje. Czym jest funkcja fetyczna? Myślę, że być może zdążyli Państwo przerobić na zajęciach z językoznawstwa w szkołach średnich taki tradycyjny schemat funkcji autorstwa Jacobsona. I to jest jeden z elementów tych funkcji. Funkcja fetyczna to jest nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu. Czyli na przykład, jeśli Państwo wchodzili do tej sali i ktoś tutaj już siedział, to przypuszczam, że padło z waszych ust jakieś słowo powitania typu dzień dobry, to jest właśnie realizacja funkcji fetycznej, że nawiązujemy kontakt. Prestiżowa, czyli im lepsze znam słowa, takie bardziej modne, bardziej wyraziste, tym moja rola we wspólnocie może być wyższa. I to, co się dzieje, czyli buduję, ale też uwieczniam, używając określonego słownictwa, dany obraz świata. Czyli nawiązując do jednego z pierwszych slajdów, jeśli nazwę kogoś wiecznie młodym, to będzie zupełnie inny obraz tej osoby niż nazwę ją dzidzia piernik. Ekspresyjna, czyli wyrażanie emocji, to jest język bardzo emocjonalny i ludyczna, czyli tak naprawdę służąca zabawie. To widać choćby w tych słowach, które są zaczerpnięte z memów. I tu też widać, że to nie zawsze jest łatwo przetłumaczalne, tak? No bo dosłownie, no to jest boczne oko, ale tak naprawdę ma to o wiele więcej znaczeń w zależności od tego, jakiego kontekstu potrzebuję. I tu przyznam, są memy, z którymi się utożsamiam i ten należy właśnie do nich, bo dość dobrze oddaje moje przeżycia w trakcie przygotowywania tego wystąpienia.
Jakie są źródła nowych słów? No, takie jak współczesne życie młodych ludzi, czyli w znacznej mierze są gry komputerowe, które chyba dalej, co jest tematem odrębnej dyskusji, nie zostały nijak uwzględnione w planach nowej podstawy programowej choćby, a warto byłoby to uwzględnić. Najmodniejsze chyba teraz jest jako źródło nowych słów Fortnite. I to dzieje się właściwie od dłuższego czasu, nie wiem, czy prędko się zmieni. Jeśli chodzi o muzykę, to może macie państwo pomysły, jaki gatunek jest szczególnie częstym źródłem nowych słów? Tak, to jest zwykle rap i no najczęściej polski rap. To jest nieustanne źródło nowych słów, media społecznościowe, memy i zapożyczenia głównie z języka angielskiego, zapisywane w sposób różny. Przeważnie spolszczane, nie zawsze spolszczane konsekwentnie. I chciałem też tutaj państwu pokazać, że to, że się pojawia jakieś słowo, no bo w zeszłym roku plebiscyt wygrało słowo essa, no i wszyscy tej essy zdecydowanie nadużywali, to nie oznacza, że ono będzie występowało tylko w jednej postaci, bo mamy tutaj essa, esia, essunia, essasito, nawiązujące też do dawnego przeboju Despacito, es, ale też jako es od Easy i tutaj taka essa, która jest lepsza od wszystkich es, czyli essa Vanessa, to jest w ogóle taka mega essa. Więc samo słowo występuje w wielu wariantach, ale też kiedy staje się popularne, to nagle się okazuje, że sukces ma wielu ojców. I zaczynają toczyć się debaty, kto właściwie wymyślił essę. No i tu ujawnia się szczeciński raper Vini, wspomina dawne technoparty z lat 90. w Szczecinie, w których według jego wspomnień zaczynały się wezwaniem essa, essa, płynącym z jego ust. No i występuje w wielu mediach internetowych jako właśnie człowiek, który wynalazł essę, ten, który mówi o essie, ale wtedy okazuje się, że poszukiwania internautów sięgają głębiej i w Sex Missy, czyli w filmie z 1982 roku, ile pamięć mnie nie myli, w scenie walki Ewa Szykulska, odgrywająca jedną z wojowniczek, zachęcała essa, essa do ćwiczeń, aby atakować podłych samców. Tak więc essa może być wieloźródłowa, dużo starsza niż by się zakładało, albo może też to być przykład wyrazu, który brzmi tak samo, ale ma różną genezę. Tak? Czyli tak jak kilka lat temu reklamowano kawę sati jako świeżo wypaloną, to jeśli ktoś się interesuje kulturą indyjską, no to być może pamięta, że sati jest obrządkiem, w którym wdowa wstępuje na stos, tak? Żeby spalić siebie. Tak? Więc reklama kawy jako świeżo palonej w zestawieniu z tą genezą jest bardzo, powiedziałabym, dyskusyjna, więc tak samo może być z essą, że podobny wyraz może mieć różne źródła. Bardzo popularnym modelem słowotwórczym są zdrobnienia. Polszczyzna w ogóle lubi zdrobnienia do tego stopnia, że nawet w sytuacjach niezbyt przyjemnych, czyli na przykład kiedy kierowcę naruszającego zasady przepisów drogowych zatrzymuje policja, to może powiedzieć mandacik grozi panu, więc tutaj mamy również przykład upodobania do zdrobnień, trampeczki, balerinki, ekoskórka i sama nazwa fanpage'a to jest ciuszkowe love. Tak? Już nie ma ciuchów, są ciuszki i tutaj mamy afterek, podobnie jak biforek, byniu, cieszynka, emaneczko od siemaneczko, najsikowo. Jak państwo myślą, od czego pochodzi najsikowo? To właśnie pytanie, czy tutaj osoby starsze wymyślają język młodzieży, czy może język młodzieży jest rzeczywiście realnie funkcjonujący. Tak, no uznaje się, że to jest forma pochodna od nice, czyli coś takiego bardzo fajnego. Oczywka, czyli coś oczywistego. Odklejka, to co czasami zdarza się zaliczać, kiedy no, biobet nie jest zbyt korzystny, tak jakieś oderwanie od rzeczywistości. Olewka, dość grzeczna forma przeprosin, czyli pardonsik, więc ja mogę powiedzieć, no pardonsik państwu, że tutaj serwuję wam, może oczywiste dla was określenia. Pićko, czyli picie, ale takie wyjątkowo smaczne. Polewka, kiedy z czegoś się śmiejemy i rozkminka, czyli
coś, co spotkało mnie, kiedy przygotowywałam ten wykład. Jak to zrobić, żeby to było i naukowe, i ciekawe? Rozkminka nie jest taka niewinna, jak się wydaje, bo tak naprawdę jej geneza tkwi w gwarze więziennej. I to jest jeden z przykładów tego, jak różne źródła mają słownictwo, ma słownictwo młodzieżowe. Derywacja sufiksalna, coś, co brzmi niezbyt pozytywnie, i jeśli ktoś rozważa studia na pierwszym roku filologii polskiej, a lubi trudności, to może wiedzieć, że tam takie określenia jak derywacja sufiksalna nie będą niczym osobliwym. Derywacja, czyli tworzenie nowego wyrazu, sufiksalna za pomocą sufiksu, czyli przyrostka. I bardzo popularnym przyrostkiem na przykład jest ara, czyli tak jak Państwo widzą. Baseniara to jest osoba, która lubi sobie robić zdjęcia przy basenie. Nie tylko korzystać z basenu, ale się tam uwieczniać. Bosakara to jest zwolenniczka Krzysztofa Bosaka i w domyśle Konfederacji. Więc mamy tutaj nawiązanie też do upodobań politycznych. Dzbaniara to taki żeński odpowiednik dzbana, czyli no raczej osoba nieuznawana za zbyt wybitną intelektualnie. O tak może to wytłumaczę. Grzybiara, czyli ktoś, kto lubi chodzić na grzyby i z grzybami się fotografować. Wiele osób, myślę, jesienią staje się grzybiarami i grzybiarzami, tak? Niekiedy trudno się oprzeć pokusie. Hobbiciara, czyli zwolenniczka Tolkiena. Jezusiara, czyli taka osoba, która ostentacyjnie manifestuje swoje poglądy religijne. Książkara, no mam nadzieję, że z racji miejsca, w którym jesteśmy, czyli biblioteki, wielu z nas jest książkarami i książkarzami, czyli ktoś, kto lubi książki. Niebiara. Tu jest ciekawe, bo to jest osoba, która podobno maniakalnie często wrzuca swoje zdjęcia na tle zachodów słońca, albo w ogóle fotografuje zachody słońca, czyli ktoś, kto uwiecznia niebo. Rzepiara i rzepiakara. To teraz rzepak rozkwitł, więc myślę, że jeśli ktoś chciałby się sfotografować, to w okolicach Olsztyna pola są rozliczne. Sanachiara, czyli miłośniczka twórczości znanej wokalistki Sanach. No przyznam, że ja również chyba bym się zaliczyła do tego grona, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra wokalistka. Typiara. I to już jest takie niezbyt pozytywne, że kiedy powiemy, że o typiara, nie wiem, tutaj będzie nam prawić o języku młodzieżowym, to raczej nie jest to komplement. I zodiakara, czyli osoba, która przywiązuje dużą wagę do tego, kto pod jakim urodził się znakiem i uważa, że może się to wiązać z określonymi cechami charakteru. No a oczywiście pierwszym słowem, tak jak widać, była jesieniara i potem ten model stał się bardzo popularny. Są też słowa na tyle popularne, że narzucają pewien wzorzec tworzenia. I tak jak mamy alternatywkę, nie wiem, czy zetknęli się Państwo z męskim odpowiednikiem alternatywki, to jest alternator. Więc mamy alternatywkę, osobę o poglądach takich bardzo tradycyjnych, określoną jako konserwatywkę, nazwę taką wyszydzającą. Lewatywka to jest ktoś, kto ma poglądy lewicowe. Więc tutaj w samej nazwie jest też no raczej ukryta krytyka i ktoś, kto nie jest przesadnie przywiązany do poglądów politycznych, no to może być określony mianem żadnatywka. No dorośli by powiedzieli, że symetrysta, ale w języku młodzieży to jest żadnatywka. I też chciałam zwrócić Państwa uwagę na cykl Twoja stara, który też jest odpowiedzią. Bo kiedy pada na przykład kto pytał, to pierwszą ripostą jest twoja stara. I to nie ma charakteru obelżywego, tylko raczej stanowi taką formę przekomarzanek, zaczerpniętą jeszcze z kultury amerykańskiej. Kiedyś w czasach popularności Piotra Rubika, to chyba pierwsza tego typu obelga była to twoja stara klaszcze u Rubika. Teraz jest tego więcej, tak? I widać też tutaj taki absurdalny typ tego humoru. Prasuje trawnik czajnikiem, jeździ windą po lesie, ale pojawia się też twój stary. Wprawdzie dużo rzadziej niż twoja stara, ale również bywa
wymieniany w tego typu określeniach. I ponieważ polszczyzna lubi skracać wyrazy, to tak samo dzieje się w tych słowach, o których dzisiaj mówimy. Czyli mamy nieogar od nieogarnięty, spina, to jest to, co czekało mnie na początku tego wykładu, czyli kiedy ktoś jest przesadnie zestresowany. Przypała chyba nie muszę tłumaczyć. I wzrusz to jest coś, co ogarnia nas w chwilach takich bardzo pozytywnych, tak? A jeśli spotyka nas coś złego, a kogoś dobrego, to możemy wtedy poczuć zazdro. Pojawia się jeszcze pozostałość po czasach covidowych, czyli antyszczep, to jest osoba, która ostentacyjnie wyrażała, że nie jest zwolennikiem szczepionek. Apka to chyba weszło już do takiego obiegu codziennego. Myślę, że jest to słowo bardzo popularne, czyli aplikacja. Kim jest Anon? Tak. Ktoś nieznany, tak? Ktoś kompletnie, nie wiem, anonimowy, że kiedy, nie wiem, ktoś z zewnątrz wszedłby na tę salę i nie znał tu nikogo, no to byłaby to dla niego cała grupa anonów, tak? Ludzi, których nie potrafi zidentyfikować, ale lepiej niż by miała to być grupa z wyroli. Bo tutaj już samo słowo sugeruje coś bardzo negatywnego, to jest ktoś zwyrodniały. I mamy bezbecję i bezbeka. Cóż to takiego? Taka mini zagadka. To jest też piękny przykład, jak niekiedy bardzo stare słowa w odniesieniu do szybko starzejącego się języka młodzieży na niego wpływają. Bo to jest nawiązanie ewidentnie do ubecji i ubeka, czyli pracowników dawnych urzędów bezpieczeństwa, a bezbecja, czyli bezbeki, bez śmiechu, tak? Czyli no coś poważnego, a bezbek no to ktoś taki ponury, no, nie wzbudzający powodów do śmiechu. I też przykład częstych skrótów, że rzeczywistość bywa oceniana biegunowo, tak? Jest doskonale albo najgorzej. I to też spotyka się w pełnej formie, czyli doskonale i najgorzej, albo w skróconej. Dosko albo najgo. I znowu pojawia się słowo, którym bywają zadręczani poloniści, tym razem na trzecim roku studiów na zajęciach z kultury języka, czyli neosemantyzm. To są takie wyrazy, które występują w polszczyźnie od dawna, tylko z czasem zmieniły swoje znaczenie. I tutaj zdjęcie prezentuje typowe pierwsze znaczenie słowa beret. A jak się używa teraz tego słowa? Kiedy powiemy, że ktoś ma zryty beret, to czy chodzi o to, że ktoś, nie wiem, rozpruł na przykład to nakrycie głowy? Tak, to jest twarz albo konkretnie to jest głowa, tak? Lipton, pierwotnie jeden z gatunków herbaty, to wiąże się z tym, że coś jest lipne, tak, przynosi pecha. Cebula to jest o dziwo i tutaj nie potrafię dojść do podstawowej motywacji, ktoś skąpy. Więc nie wiem, czy to się wiąże kiedyś z Polaki, cebulaki, no ale tak określa się kogoś skąpego. Dzban, no to nawiązując do pierwotnej motywacji tego słowa, no to ktoś w środku pusty, tak? Niezbyt lotny, podobnie jak kasztan. Kisnąć zmieniło znaczenie, bo pierwotnie zbliżało się mniej więcej do współcześnie modniejszego chyba, bo jak wspomniałam, to się zmienia bardzo szybko, piwniczyć, czyli rzadko opuszczać dom, a teraz oznacza śmiać się. Luźno, czyli spokojnie, bez problemu. Skup, przypuszczalnie od skupienie, ktoś niesamowicie mądry. No i coś jest żenujące, no to można powiedzieć, że mrozi. Więc tak jak wiosna w tym roku, no to tutaj też mamy mrożenie. I oddaje, czyli warto, opłaca się. I to jest słowo, które cieszyło się uznaniem językoznawców w tegorocznym plebiscycie Słowa Roku i dostało nagrodę jury. I właśnie, a propos słów roku, zaczęło się to w 2016 i chciałbym zwrócić Państwa uwagę, jak bardzo te słowa się starzeją. Tak, to nie było przecież tak dawno, 8 lat temu. Sztos
przetrwał. Ogarniać się może, ale na przykład Dwudzionek, który zajął trzecie miejsce w 2017, to chyba był spotykany tylko na łamach plebiscytu i podobnie jak słowo, które wygrało nagrodę jury, czyli smartfica. To miało oddawać uzależnienie od telefonów komórkowych, no wyraźnie też krytyczne. I nie zawsze plebiscyt budził jednoznaczne odczucia. Dlaczego drama z śpiulkolotem? Bo okazało się, że wiele osób, w tym bardzo młodych, pierwszy raz usłyszało to słowo wtedy, kiedy były ogłoszone wyniki plebiscytu na słowo roku. I cóż się zadziało? Jeden ze znanych profili, czyli Make Life Harder, wylansował słowo śpiulkolot. I czemu drama? Ponieważ zadawano sobie pytania, czy ludzie w wieku średnim powinni wpływać na wyniki plebiscytu słowo roku młodzieżowe, wprowadzając coś do systemu. I takie próby są co roku, że ktoś zawsze próbuje wylansować określone słowo. Nie zawsze to wychodzi. I kolejna drama, czyli rok 2020, kiedy zadziały się sprawy kontrowersyjne wokół plebiscytu i nie ogłoszono wyników słowa roku, co sprawiło, że w kolejnym plebiscycie jednym ze słów roku stało się spewuenić. Od nazwy wydawnictwa, które zdecydowało się nie ogłaszać wyników, tak? Czyli stchórzyć, uniknąć jakichś takich trudnych decyzji. W tym roku myślę, że chyba wielu z tu obecnych zetknęło się z wynikami tego plebiscytu. Pytanie, czy przetrwa. Ta trójka, to już czas pokaże. Czyli tak jak Państwo widzą, wciąż słowa stanowią zagadkę, tak? Możemy zakładać, że pochodzi to od mam tak samo, ale też od coś prawdziwego, więc nie wiadomo, czy tak, trudno to ocenić. I tutaj też chciałam Państwu pokazać, to jest wynik wyszukiwania w takiej nakładce na Google, czyli Google Trends. To jest bardzo ciekawa strona, w ogóle zachęcam, żeby na nią zajrzeć, wiele interesujących rzeczy na temat tego, co się staje modne, można z tego zaczerpnąć, ale widać ten skok. Nie to chciałam zrobić, dobrze. W tym miejscu, kiedy słowa rel, sigma i oporowo zyskują na popularności, to jak Państwo myślą, jaka to jest data? Tak, to jest data, kiedy jest ogłoszony wynik konkursu na słowo roku. Więc widać, że ta popularność nie jest taka naturalna, tylko ona wzrasta bardzo, kiedy PWN ogłasza wyniki. I widać też tutaj, jak niektóre słowa, choćby oporowo, cieszą się bardzo niską popularnością, którą zyskują w momencie, kiedy właśnie wygrywają plebiscyt. I potem, kiedy coś jest popularne, to zawsze ktoś chce na tym zarobić. Więc to, co się pojawia w plebiscycie, również bywa wykorzystywane na przykład jako element filmików na TikToku, a potem, kiedy filmiki stają się modne, tak z hashtagiem na przykład oporowo, całodobowo, no to można liczyć na to, że powiązane z tym produkty również będą się całkiem dobrze sprzedawały. I teraz tak, to co jest oficjalnie uznawane za słowo roku, wcale nie oznacza, że rzeczywiście jest najpopularniejszym słowem roku, bo portal Nadwyraz, być może znany Państwu ze sprzedaży różnych produktów powiązanych właśnie z literaturą albo językiem polskim, robi też swoje badania i według nich najpopularniejszy jest Bambik, Sigma, Bru, Delulu w temacie naszego wykładu, Bratku, Ris i znowu mamy słowo kontrowersyjne, tak? Czyli pojawia się akronim, który był również zgłaszany do oficjalnego konkursu PWN-owskiego. Został jednak z niego wycofany, ponieważ założono, że to jest rozwinięcie skrótu Kill Yourself. I osoby, które protestowały przeciwko temu, stwierdziły, że może to być też rozwinięcie skrótu Keep Yourself, czyli ocal się, a nie zabij się. Niemniej tego uznano, że może to być na tyle niebezpieczne, że wycofano to z wyników konkursu. Wspomniany już memogenny Saitaj, drillowiec, czyli ktoś, kto
ceni sobie szczególnie pewną odmianę rapu albo ubiera się w sposób niebywale efektowny i drogi. I z Gary Pała, czy ktoś rozpoznaje ten cytat, albo nie daj Boże, z Gary Pałę dostał niedawno. To jest wpływ cenionego nie przez wszystkich, ale na pewno bardzo popularnego serialu Szkoła. Więc kolejne źródło nowych słów. Bambik spopularyzowany przez premiera Donalda Tuska, który w jednym ze swoich wystąpień odniósł się tak do naszego wcześniejszego premiera. Zwroty bezpośrednie, czyli brój bratku. Coś bardzo pozytywnego, czyli charyzma. I mamy to Delulu, tak, które występuje tutaj w temacie wykładu. Pierwotnie było to słowo używane w odniesieniu do kogoś, kto gustuje w koreańskim popie. I tutaj mamy, jesteś taka Delulu, powiedz jeszcze, że chcesz się z nim ożenić. Ale później to się zmieniło. I Delulu jest określeniem marzyciela, kogoś, kto stawia sobie nierealne cele, ale staje się to coraz pozytywniejsze, tak? Ale ty jesteś Delulu, tu mamy jeszcze negatywnie. Ale jak spojrzymy na to, no to okazuje się, że Delulu może być Solulu, czyli rozwiązaniem od Solution. I idźmy dalej. Że nie tylko może być rozwiązaniem, ale może być też czymś prawdziwym. I tutaj też ładnie widać zabawę słowami, też brzmieniową. To jest również typowa cecha języka młodzieży. I przygotowując ten wykład, poszukałam nowości. Ale tak jak już wspomniałam wcześniej, myślę, że w tym momencie to chyba już są starocie. I wśród nowych słów pojawił się właśnie bratan, jako ktoś bliski, taki ziomek. Dwudobowiec, który już pojutrze się zacznie, więc możemy go wypatrywać. Skasztanić, czyli coś zepsuć. Creep, który raz na jakiś czas powraca. Creep jest chyba tak, raz jest, raz go nie ma. I byczku. Coś mniej więcej zbliżonego do bratana. I myślę, że dzisiaj pogoda to uniemożliwia, ale jak się zrobi trochę cieplej, to albo państwo sami, albo zmuszeni przez rodziny podejmiecie działking, czyli pracę w ogrodach działkowych i przebywanie na ich terenie. I oprócz słów zyskujących na popularności, mamy też zestawienie słów, które spadają. Tak to widać po kierunku strzałek, tak? Co idzie w dół, co idzie w górę. Zwróćcie państwo uwagę, jak wielka jest różnica między pierwszym miejscem a ostatnim, że jednak łatwo tu określić, co jest najbardziej popularne. I teraz tak. Point of view, tak? To też wylansował głównie TikTok i myślę, że jest szansa, żeby to przetrwało. To jest coś przedstawiającego nasz punkt widzenia. Slay to jest przykład wyrazu, który jest pozornie krytykancki, tak? You slay me, niszczysz mnie, ale tak naprawdę to jest komplement. Bo jeśli powiemy, że nie wiem, dostałeś 100% na maturze z matmy, no to możemy powiedzieć, że ktoś jest slay kingiem i będzie to pozytywne. I inba tak samo. To jest słowo, które może być odbierane pozytywnie, czyli na przykład byłem na, nie wiem, mega inbie. Ale może to być, nie wiem, przykład, że ktoś, nie wiem, wychodził z tego wykładu, potknął się i złamał nogę, no to to też może być inba, tak? Przyjechało pogotowie, zebrało tę osobę, więc inba też może być czymś bardzo negatywnym. I mamy uwu, nawiązanie do emotikonu, czyli coś mega słodkiego, ale jeśli ta słodycz jest przesadzona, no to wtedy może się już zrobić niedobrze. I tworzy się też od uwu, teraz owo. Czyli tak jak mamy tutaj oczy zamknięte, no to owo, to mamy oczy otwarte. I słowo, myślę, znane wielu 40-latkom i osobom w wieku późniejszym, czyli boomer, ktoś, kto reprezentuje pokolenie osób urodzonych pomiędzy 60 a 85 rokiem życia. I mamy kontrplebiscyt, tak? Mamy młodzieżowe słowo roku, ale mamy też boomerskie słowo roku 2023 i boomerskie słowa roku wygrały takie, jak tu widać. Ale chciałam też dodać, że
Nie bez powodu młodzieżowe słowa roku cieszą się większym zainteresowaniem niż dorosłe słowa roku, bo też jest przeprowadzany plebiscyt słowo roku przez Uniwersytet Warszawski. I pierwsze miejsca w zeszłym roku to były wybory, sztuczna inteligencja i inflacja. Więc kiedy zestawi się te dość ponure określenia właśnie z młodzieżowymi słowami roku, to widać, co ma tu więcej uroku. Słowa młodzieżowe budzą zainteresowanie. To jest fragment jednej z gazet codziennych, która zamieściła tutaj coś na kształt słowniczka adresowanego do rodziców. Jak ma się ze swoimi dziećmi porozumiewać. Także widać, że jest to też traktowane jako taki język obcy, który musi mieć słowniczek. Ale wracając do wątków naukowych, tak? Dzięki słowom porządkujemy rzeczywistość, ale też sprawiamy, że świat wygląda w określony sposób, tak? Słowa są tak niebywale kreacyjne, że możemy kogoś i wzmocnić, i zniszczyć. I posługując się określonym kodem językowym, jednocześnie dowodzimy, że przynależymy do określonej kultury, albo nie, jeśli tego kodu nie rozumiemy. I teraz język tworzy wspólnotę, ale też jest dowodem przynależności do określonej wspólnoty. I tak jest w przypadku znajomości języka młodego i osób młodych, że jego znajomość wskazuje na to, że jeszcze młodzi, przynajmniej duchem jesteśmy. Jak jest właśnie oceniany świat? Tak jak już wcześniej wspomniałam, biegunowo. Albo najgorzej, albo najlepiej. Że mamy ciamonie, dzbany, faflaki, luserzy, łomy, ale jest też debeściak, kozak, mistrzunio, master, wymiatacz. Tam nie ma środka, nie ma neutralnie. Albo najlepiej, albo najgorzej. Ktoś nieatrakcyjny nie spotka się z przesadnymi komplementami, ale ktoś, kto przesadnie dba o siebie, to również nie będzie odebrany pozytywnie. Jak są oceniane zachowania? Albo mówimy ogólnie, tak? No life Lukajowicz, ktoś, kto ogranicza się do obserwowania świata, a niekoniecznie uczestnictwa, ale mamy też konkretne. Tutaj akurat cała seria wyrazów odnosi się do, czego nie pochwalam, używania przemocy fizycznej, tak? Wszystko to są określenia na bicie kogoś. I chciałam też zwrócić Państwu uwagę, że to jest bardzo dynamiczne. Ciąć szyderę, cisnąć kromę, tak? Pocisnąć komuś. Po prostu te słowa wręcz zawierają w sobie taką ideę ruchu i to jest oddawane. No i na pewno są emocje, tak? Ponieważ trudno jest od nich uciec wszystkim i ten język bardzo często ma słowa odnoszące się do emocji, czyli takich bardzo negatywnych, jak choćby kiermasz, stypa, zaciera, zamuła, to nuda. Ale też chciałam zwrócić Państwa uwagę na niebywałą kreatywność, tak? Czyli w odniesieniu do strachu, nie wiem, mieć Strasburgera, choćby to nie jest takie, zdawałoby się, oczywiste. Co jest przede wszystkim oceniane pozytywnie? To, co jest wesołe. Czyli to, co śmieszy, jest dobre. I tak jak już wspominałam, jeśli coś jest bardzo intensywne, to znaczy, że jest prawdziwe. I to, co jest uznawane za ważne, zwykle doczekuje się bardzo wielu określeń. I wiele określeń mają pieniądze i one są zwykle nacechowane pozytywnie. Ale już posiadacze pieniędzy są odbierani negatywnie. Więc same pieniądze oceniamy dobrze, ale osoby, które je mają, to już niekoniecznie. No i z pewnością jednym z ważniejszych miejsc dla osób młodych jest szkoła. No i szkoła też ma całą serię poświęconych jej określeń. Także widać tutaj, że pewne miejsca, tak jak komisariaty i więzienia, to szczególnie często są ze szkołą kojarzone. No i też pojawia się rodzina. I tutaj w zależności od wieku, to mamy kaszojada, bąbelka, jak bąbelek to i matka, całą polską rodzinę, czyli Sebik, Skaryna, Janusze i Grażyny. No ale też w odniesieniu do wieku, tak? Mamy dziadersa, dziada Bolońskiego,
I sposób oceny właśnie na zasadzie, że wszystko kiedyś było lepiej, a teraz jest gorzej, no bywa oceniany jako dziadocen albo babocen. W zależności od tego, kto tego dokonuje. Co jest też ciekawe, że niekiedy odżywają takie słowa bardzo archaiczne, jak absztyfikant, czyli ktoś, kto zabiega o względy danej osoby, albo białorycerz nawiązujący do dawnego określenia kobiety jako białogłowy. No ale mamy też kogoś, kto jest taki bardzo prężny i potężny, to będzie gerbos, albo polskie określenie influencerki, myślę, że chyba nie używane przez nikogo poza badaczami młodych słów, czyli wpływerka. To jest influencerka. Często też mówi się o wyśmiewaniu albo o czymś śmiesznym, pompy, zlewy, pojary, podjary. No i stawia się też challenge, czyli wyzwania. Dotknij trawy, no i to jest też rozwijane, podobnie jak twoja stara, albo nie masz psychy, żeby. No i tutaj przyznaję, że to jest też dość prowokujące, bo trudno się oprzeć mocy tego wezwania. Co się dzieje, kiedy coś się staje popularne? Czyli staje się wiralem takimi treściami, które przekazujemy sobie, bo chcemy je przekazać, nie dlatego, że ktoś nam to sugeruje. Co to ma być w związku z Izabelą Łęcką? Zapytuje Izabela Łęcka, Wokulski odpowiada, przepraszam, coś się kliknęło, nie wiem co to jest. I jest cała seria, tak? Na przykład pizza z ananasem, pizza, co to ma być? Ananas, przepraszam, coś się kliknęło, nie wiem co to jest. Jest też, nie wiem, Warmia i Mazury, więc tutaj mamy do czynienia właśnie z przekładaniem tego samego modelu. No i chciałam tutaj na koniec, żebyście Państwo sprawdzili znajomość słów młodzieżowych, odpowiedzcie sobie w myśli, tak? Ja zaraz podam właściwe odpowiedzi, czy początek jest na rozgrzewkę prosty. Wiadomiks. Potem jest spoceniec. To już sama nazwa sugeruje, że raczej nie będzie to bohater pozytywny. Dzikie kapy. Suszyć szkliwo. Rzeżuncja, to też idealne słowo byłoby na dyktando. Lwl, no chyba tak to trzeba wymówić, łatwiej się pisze niż mówi. Rikcz, grajki. Przypadłość, która dotyka, myślę, wielu z nas w tym gronie, czyli dysgoglia niekiedy. I coks albo koks. Chwila jeszcze na refleksję. Zobaczymy, czy komuś się udało uzyskać 10 na 10. No dobrze, nie słyszę tutaj wybuchów entuzjazmu, ale zakładam, że może przynajmniej 7 na 10. Ale chciałam Państwu też pokazać, jak bardzo zmienny to jest język i w momencie, kiedy go opisujemy, to właściwie on już jest gdzie indziej. Także bardzo dziękuję. Tu źródła, które wykorzystałam przygotowując się do tego wykładu, a tutaj chciałam Państwa zachęcić, jeśli chcecie poznać takie najświeższe nowości, to będą one pod tym adresem. Dziękuję bardzo.